Jeżeli myślicie, że zacznę od narzekania na pogodę, to tak nie będzie. Pogoda jest taka, jaka jest. Są tacy, którzy się cieszą, wierzcie mi, że wreszcie zaczęło padać, a my mam nadzieję, że mimo deszczowej aury będziemy się świetnie bawić dzisiaj i jutro, bo ma padać dzisiaj i jutro. Drodzy Państwo, takie dnie jak dzisiaj to moment, w którym chcemy pokazywać potencjał naszej gminy, w którym chcemy pokazywać podmioty artystyczne, naszych partnerów, z którymi na co dzień współpracujemy. Jak słyszeliście przed chwilą, wiele firm, wiele osób uczestniczy w takich wydarzeniach jak dzisiaj. To wszystko po to, żeby pokazywać gminę Inowłódz taką piękną, taką oryginalną, taką turystyczną, taką, która z roku na rok, mam nadzieję, na waszych oczach się rozwija i będzie się rozwijać, jeżeli wy Państwo będziecie chcieli w tym wszystkim uczestniczyć, jeżeli będziecie nam pokazywać, że wam na tym zależy, że wierzycie, że rozwój tego miejsca jest możliwy i że warto inwestować w taką gminę, w takie miejscowości, które tutaj się znajdują. To nie jest po to, żebyśmy my, urzędnicy, się dwa dni pobawili. Ja to powtarzam co roku przy okazji tego typu imprez, że to jest pokazywanie naszego potencjału, naszego piękna i cieszę się bardzo, że jutro Telewizja Polska, program trzeci, będzie pokazywał gminę Inowłódz na żywo. Od tygodnia trwały tutaj prace ekip telewizyjnych, robione były zdjęcia przy jeszcze dobrej pogodzie, a jutro bez względu na pogodę będziemy to wszystko emitować, pokazywać. Będziemy również prowadzić wywiady z najciekawszymi ludźmi, którzy działają na rzecz rozwoju gminy Inowłódz. Życzę wam wszystkim wspaniałej zabawy. Mimo wszystko życzę wam doskonałych nastrojów. Wyjątkowo dziękuję za to, że jesteście, bo takich, którzy w piękną pogodę przyjadą, bo coś tam fajnego proponuje organizator na festynie, jest zawsze sporo, ale ci, którzy przychodzą mimo takiej pogody, to już są ci najwierniejsi przyjaciele. Już w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim sołectwom gminy Inowłódz, jak to już wcześniej pani dyrektor powiedziała, współorganizatorom dzisiejszego wydarzenia, za to, że kolejny raz stanęli na wysokości zadania i oni się będą bardzo cieszyć, jeżeli będziecie odwiedzać ich stoiska. Dobrej zabawy dzisiaj, świetnych wrażeń z tego, co tutaj zobaczycie i usłyszycie. Również zapraszam jutro na to, co będzie się działo. Szczegóły wszystkie podawane zostały w publikatorach. Wszystkiego dobrego życzę, dobrej zabawy i bardzo proszę panią dyrektor o prowadzenie dalszej części dzisiejszych wydarzeń. Bardzo dziękujemy.